Witam wszystkich serdecznie, tutaj zgromadzonych braci i siostry w Chrystusie Panu. I chciałbym na początku od razu przeprosić, nie jestem mówcą, nie mam takiej zdolności retorycznych jak Piotr. I pastor wczoraj powiedział, czy dzisiaj powiedział, że wczoraj byłem w cieniu. No, zdecydowanie wolę być w cieniu. No nic, wierzę jednak, że z pomocą Bożą jakoś uda mi się powiedzieć składnie o tym, co czynimy, co robimy jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu. Całą naszą działalność moglibyśmy podzielić na dwie części. Na wszystko to, co czynimy tutaj w Polsce, jak również na to, co czynimy tam na Ukrainie wśród Bogiej Ludności Żydowskiej. Cała ta pomoc tam na Ukrainie zawiera się w kilku projektach, takich jak projekt stołówki, wypoczynek, paczki, projekt medyczny, sanatorium oraz od niedawna projekt SOS. Żeby ta praca na Ukrainie mogła właściwie funkcjonować, potrzebuje odpowiedniej koordynacji, a więc wyjazdów związanych z doglądaniem tej pracy tam na miejscu, jak również po prostu zorientowaniem się, jakie są tam na miejscu bezpośrednio najbardziej potrzebne sprawy do realizacji. Dlatego przynajmniej 4 do 5 razy w roku staramy się jako stowarzyszenie tam pojechać, żeby zobaczyć na miejscu, zapoznać się z całą tą sytuacją. Każdy taki wyjazd, kiedy wyjeżdżamy, przynajmniej u mnie, budzi takie refleksje, gdzie porównuję, jak zmieniają się nasze kraje. I powiem wam, że naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, co uczynił w ostatnich latach z naszym krajem, z naszą ojczyzną. Jak bardzo Polska się zmieniła i jak naprawdę pięknie wygląda. Powiem wam, że Ukraińcy nam tego zazdroszczą. Tak dla przypomnienia chciałbym powiedzieć, że jeszcze w 1989 roku Polska i Ukraina była na jednym miejscu, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Dziś Polska jest bardzo, bardzo daleko w przodzie w stosunku do Ukrainy. Ukraińcy nam, tak jak wspomniałem, zazdroszczą tego, szczególnie naszych dróg. Ich drogi niestety to tylko są drogi z nazwy, bardziej przypominają przysłowiowy ser szwajcarski. I często po zimie trzeba tam po prostu poruszać się slalomem, dosłownie. Miasta również, jeżeli odwiedza się naszych braci i siostry w Chrystusie, naszych starszych braci i siostry, musimy po prostu stwierdzić, że miasta ich tak, są niczym wyjęte z lat 70. minionej epoki, minionego wieku. Szare, z klatkami brudnymi, zatęchłymi, śmierdzącymi, zdewastowane, skrzynki powyrywane. Po prostu naprawdę żal. Żal, że tak w takim stanie jest Ukraina, ale niestety tak to wygląda. Przejdę teraz do poszczególnych projektów. Projekty te, to zacznę może od projektu stołówki. Posiadamy w 3 miejscowościach stołówki, takich jak Szepetowka, Winnica i Mogilew Podolski. Projektem tym objętych jest ponad 80 osób, które już od wielu lat otrzymują codziennie od poniedziałku do piątku codzienny ciepły posiłek. Drugi projekt to jest projekt paczki. Projektem tym objętych jest ponad 380 osób i otrzymują je osoby w 14 miejscowościach okręgu winnickiego. Koszt paczki wynosi około 10 euro i wchodzą w niego w skład najbardziej potrzebne produkty żywnościowe. Paczki robimy tam na miejscu, ponieważ tam na miejscu zakupujemy wszystkie produkty z racji tej, że z dużej ilości tego możemy negocjować odpowiednio ceny, możemy po prostu starać się wybrać jak najlepsze tam produkty. I później właśnie rozwozimy je po tych miejscowościach Okręgu Winnickiego. Kolejny projekt jest szczególnie ważny, to jest projekt medyczny i tym projektem jest objętych 120 osób. Dlaczego on jest tak ważny? Lekarstwa bardzo poszły tam ostatnio do góry ceny. Ceny często są tak drogie jak w Polsce, nawet czasami są droższe. Natomiast przeciętna emerytura na Ukrainie wynosi około 30 dolarów. Zakup tych lekarstw jest praktycznie dla tych ludzi niemożliwy.
Następny projekt to jest projekt sanatorium. Sanatorium jest stosunkowo młodym projektem. Prowadzimy go gdzieś około 2 lat i staramy się, żeby 2 razy do roku grupa około 10 osób mogła po prostu jechać do Obichodów. To jest niedaleko stosunkowo od Winnicy i tam po prostu w dobrych warunkach odzyskiwać zdrowie. Kolejnym projektem jest projekt wypoczynek, który się cieszy bardzo dużą popularnością tam wśród tej ludności. On się wiąże z tym, że są to przyjazdy do Polski każdego roku na jesień. Około 10 osób może przyjechać do Polski, poznać nasz kraj, zwiedzić takie miejscowości jak Kraków, jak Łańcut, jak Oświęcim, Wisła oraz Zakopane. W trakcie tego projektu możemy również mówić im, głosić słowo tym ludziom. Możemy mówić im o, głosić im Ewangelię, ale przede wszystkim mówić o ich Mesjaszu, Joszule i o wszystkim tym, co uczynił dla nas i jak zmienił nasze życie. I muszę powiedzieć z radością, że wiele tych osób po prostu oddało życie Joszule, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. I ostatni projekt, to jest projekt, który powstał w stosunku naprawdę niedawno, 2-3 miesiące temu, projekt SOS. Wynikł on z nagłej potrzeby. Tam na Ukrainie jest tak, że za wszystko trzeba płacić. Nawet dostając się do szpitala, trzeba płacić nawet za bandaże. Nic tam nie ma za darmo. Dlatego po prostu, kiedy ci ludzie, nagle będzie taka sytuacja, potrzebne są na gwałt pieniądze, żeby zrobić operację. I wtedy właśnie uruchamiamy ten projekt SOS i tacy ludzie jak wy, bo jesteśmy wdzięczni Bogu, że pomogliście jako zbór, przekazaliście środki seriorzy. Ja, będąc parę miesięcy temu na Ukrainie, rozmawiałem z tym człowiekiem, nic nie świadczyło o tym, że on za niedługo by znajdzie się w szpitalu. No, w tej chwili jest po stomii oraz czeka na operację usunięcia dużego guza z jelita cienkiego. No, takie jest życie. Dziś mówimy, jutro już może nas nie być. I w tym celu został uruchomiony projekt SOS. Teraz przejdę do tego, co robimy u nas w kraju. Wszystko to wiąże się, to co robimy w kraju, z miejscowością, z której pochodzimy, w której działamy, czyli z Oświęcimiem i ze społecznością żydowską, która przez 500 lat mieszkała w tym mieście. Tworzyła jego kulturę, tworzyła jego historię. Populacja tych ludzi była mniej więcej w takiej samej proporcji jak Polaków, 50-50. I żyliśmy w zgodzie. Nazywali to miasto Oświęcim. I wszystko skończyło się w 1939, kiedy nagle wszystko zostało usunięte, tak jakby nigdy nie istniało. Przyszli naziści niemieccy i zamienili Oświęcim w Auschwitz i wymazali na zawsze Oświęcim. Ta ziemia została przelana i przesiąknięta krwią wielu, wielu tysięcy ludzi niewinnie pomordowanych tam. I ta krew woła do Boga. Bo jeżeli Bóg słyszał krew Abla, to tym bardziej słyszy krew tych ludzi niewinnie pomordowanych. Dlatego tu jako stowarzyszenie w Oświęcimiu pragniemy, aby zgromadził się Kościół z wielu krajów i z różnych dominacji tam na miejscu selekcji i prosił Boga o przebaczenie za przelanie tej niewinnej krwi. Jak również o, aby odmienił tą ziemię. I ku temu służą konferencje, które też licznie co roku organizujemy. Są to międzynarodowe konferencje, dość dużo ludzi przyjeżdża na nią z różnych krajów. I tam na miejscu selekcji właśnie mamy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Prosimy Boga o przebaczenie za przelanie tej niewinnej krwi. I prosimy Jezusa, aby Jego krew oczyściła to miejsce. Bo krew Jezusa Chrystusa tak naprawdę dla nikogo nigdy nie była przekleństwem. Krew Jezusa była zawsze błogosławieństwem. Dlatego kiedy Żydzi wołali krew Jego na nas i na nasze dzieci nasze, to tak naprawdę wołali błogosławieństwa. I w tym miejscu właśnie w czasie konferencji dokonują się wspaniałe rzeczy.
Tam dochodzi do pojednania między synami, dziećmi nazistów a Żydami, między Arabami a Żydami, między Polakami a Niemcami. Pamiętam, jak była taka konferencja, kiedy mesjański Żyd wzniósł rękę do góry wraz z synem, potomkiem nazisty i wtrzymali w ręku z drutu kolczastego zrobiony krzyż. I w tym samym momencie na niebie przecięły się dwóch samolotów i uczynił potężny krzyż na niebie. I mamy to na zdjęciu, kiedy oni wznoszą krzyż z druta kolczastego, a nad nimi na niebie jest potężny krzyż. Następuje wiele pojednań, wiele łez tam. Tam jedna z Żydówek powiedziała, że odszedł od niej ta niechęć, nienawiść do Niemców. A jeden z Niemców powiedział, że wyzbył się tam przede wszystkim takiej wyższości w stosunku do Polaków. Naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. Kolejną rzeczą, w której uczestniczymy, jest to udział stowarzyszenia w Marszu Żywych. Corocznym Marszu Żywych uczestniczymy tam już od wielu lat. I w trakcie tego marszu, kiedy idziemy jako przyjaciele Izraela z Polski, niesiemy duży taki transparent z błogosławieństwem aaronowym i rozdajemy plakietki. Plakietki z tym samym błogosławieństwem. I muszę powiedzieć, że w przeciągu tych wielu lat rozdaliśmy kilkadziesiąt tysięcy tych plakietek. I one są w tych domach tam w Izraelu, o czym nam mówili oni. I są takim pocieszeniem dla nich. Są wdzięczni za to. Zachęcam każdego z was, żeby uczestniczyć w takim marszu, bo to jest szczególne wydarzenie, kiedy możemy jako Kościół iść i łączyć się z nimi w tym marszu 3 kilometry z Auschwitz do Birkenau. Możecie tam poznać wielu, wielu ciekawych ludzi, usłyszeć wiele historii. I ja pamiętam szczególnie sprzed kilku lat taką wypowiedź człowieka, on był z Polski, Żydem, pokazał mi taką swoją pryczę, na której spał w Brzezińce i powiedział mi słowa, których nigdy nie zapomnę. Mówi tak, tu leżeliśmy w czwórkę, pode mną była czwórka, nade mną była czwórka. Ci najgorzej, na jego trójnie mieli ci, co na dole byli, ponieważ wszelkie fekalia spływały na nich i oni najszybciej umierali. Żeby się przewrócić, zmienić pozycję, trzeba musieli wszyscy naraz wykonywać w tym samym miejscu, w tym samym czasie ten sam ruch. Byłem tam potwornie głodny. Moje wszy miały co jeść, ale nie ja. I tam przestał istnieć dla mnie mój Bóg. Co mogłem mu powiedzieć? Wielu tych ludzi straciło wiarę w Boga przez to, co tam się stało. Wielu po prostu mówi teraz, gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Kiedyśmy umierali, kiedy nas mordowano. I na to pytanie bardzo trafnie odpowiedziała siostra Joela ze zgromadzenia z Darmstadt Joela. Powiedziała tak, że ona nie wie, gdzie był wtedy Bóg. Ale bardziej trafnym pytaniem byłoby, gdzie był Kościół? Gdzie był wówczas Kościół? Co się stało z historią prawie 2000 lat? Z historią chrześcijaństwa? Gdzie był wówczas Kościół? Tak wielu ludzi zmarnowało szansę pomocy. Ale wdzięczny jestem Bogu, że na nowo mamy tą szansę i możemy teraz pomagać im. Następną rzeczą, którą staramy się czynić, to jest drukowanie publikacji różnych, które mają na celu szerzenie pewnych informacji, łamanie pewnych stereotypów, jak również drukujemy list informacyjno-modlitewny, który wysyłamy prawie do 2000 ludzi w kraju i za granicą o tym, co robimy, co czynimy. I dokładnie ostatnią jeszcze rzeczą to jest, to
to jest łańcuch modlitwy. Każdej godziny, nawet teraz, każdego dnia, każdego tygodnia i każdego miesiąca i każdego roku. Ktoś w każdej tej godzinie w Polsce modli się za Izrael o łaskę i błogosławieństwo dla niego. Chciałbym wam tutaj z tego miejsca podziękować, bo wielu ludzi, takich jak wy, z Ustronia, z Wisły, wspomaga tą służbę. I dziękuję. Wielu tam na Ukrainie prosi, aby podziękować wam. I korzystając z tego sposobności, że tu jestem, dziękuję wam. I chciałbym zakończyć jednym zdaniem. Przepraszam, wolę go przeczytać, bo łatwiej mi jest coś napisać niż przeczytać. Dlatego posłużę się tą kartką. Są rzeczy w świecie uczynione mądrością i ręką ludzką. Są dzieła stworzone pasją człowieka. Ale to, co najpiękniejsze, to wszystko to, co czynimy w Bożej miłości dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo i życzę wam Bożego błogosławieństwa. Ja bardzo dziękuję Mirkowi i właściwie mógłbym już tutaj nie wystąpić po tym, co on powiedział, ale chciałem wam pokazać kilka zdjęć jeszcze z tego, co robimy na Ukrainie, żebyście troszkę mogli zobaczyć tą naszą pracę tam i po prostu to, co najbardziej nas porusza w tym, to jest to, co tu zostało wspomniane, że chcemy przez praktyczną pomoc, przez okazywanie miłosierdzia właśnie dotykać się Bożego serca. Nie chcemy się dotykać Jego źrenicy, ale Jego serca. Tutaj przygotowałem taką mapkę, żebyście mieli wyobrażenie pewne. Gdzieś tu w tym rejonie z Oświęcimia podróżujemy do granicy ukraińskiej. Później pierwszym miejscem, które wspieramy, to jest właśnie Szepetowka. Szepetowka leży jeszcze w rejonie znanego skądinąd Wołynia. Tam w tym mieście też odbywało się wiele tragedii związanych z narodowością polską. Później naszą działalność dalej kontynuujemy w mieście Winnica. To jest już województwo podolskie, to jest duży region, gdzie w czasie wojny właściwie ten teren znajdował się pod okupacją rumuńską i przez to na tym terenie ciągle zamieszkuje jeszcze bardzo duża liczba osób żydowskiego pochodzenia, które przeżyły Holokaust. Z takiego względu, że Rumuni systematycznie nie mordowali Żydów. Oni tworzyli getta, znęcali się, wyczyniali przeróżne okropieństwa, ale nie dokonywali takich systematycznych mordów, jak czynili to niemieccy naziści. To jest właśnie ten rejon Podola i tu są te miejscowości, o których też brat Mirek tutaj wspominał, te 14 miejscowości, gdzie organizujemy paczki, a też tutaj na samym dole to jest najdalszy punkt, gdzie pracujemy, to jest właśnie Mohylew Podolski, gdzie też mamy stołówkę. I to już tutaj zostało wspomniane, ja bym chciał tylko pokazać wam parę zdjęć. To jest stołówka w Szepetowce. Tam około 50 osób otrzymuje obiady każdego dnia, jak już było wspomniane. I w Winnicy mamy dwie mniejsze stołówki. I w końcu w Mohylewie Podolskim, tu już słyszeliście o tym, ta stołówka znajduje się w synagodze. W jednej części są modlitwy, a w drugiej części jest po prostu mała stołówka, gdzie potrzebujące osoby mogą przychodzić, mogą korzystać z tych ciepłych posiłków. Tu jeszcze raz możecie zobaczyć na planszy te miejscowości, gdzie paczki są przekazywane. Oczywiście, że pomoc poprzez obiady jest o wiele lepsza, bo codziennie ktoś dostaje posiłek. No a paczkę, no poprzez jedną paczkę nie pomoże się komuś przetrwać całego miesiąca. Z tym, że ta paczka, chociaż nie jest jakaś wyszukana, nie jest jakaś ogromna, nie jest duża, jej wartość to zaledwie, tak jak już było wspomniane, 10 euro, to jednak te osoby, które dostają paczkę, no już tych produktów nie muszą kupić. I z prostego rachunku to wynika, że to, co nie muszą kupić, no to pieniądze mogą zaoszczędzić na przykład na lekarstwa. To jest zdjęcie
z listopada, kiedy byliśmy wspólnie z małą grupą wierzących osób, przygotowywaliśmy właśnie te paczki i później rozwoziliśmy je do poszczególnych miejscowości. Projekt medyczny, o którym tutaj właśnie też brat Mirek wspomniał, jest to naszą wielką radością, że możemy pracować, możemy pomagać narodowi Bożego Wybrania poprzez osoby, które też są Żydami, poprzez osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa jako Mesjasza. One są jakby takimi głównymi koordynatorami, głównymi organizatorami tej pomocy na miejscu. To są takie nasze ręce tam, bo bez nich o wiele trudniej byłoby tam działać. No nasze wizyty są tam kilka razy w roku, a oni codziennie opiekują się, pomagają i koordynują tą pracę. Tutaj wspomniał właśnie Mirek o tym Sieriorze. Tu właśnie w listopadzie, kiedy byliśmy, to zastaliśmy go już w szpitalu. Był przygotowywany do operacji. Ten człowiek ma zaledwie 43 lata, dwójkę dzieci, żonę. Jego żona uwierzyła w Jeszuę, w Mesjasza Izraela, w Jezusa. I jesteśmy bardzo Bogu za to wdzięczni. Właśnie otworzyła swoje serce przez to, że zobaczyła, że dotykamy Bożego serca, a nie dotykamy Bożej źrenicy. On leżał w szpitalu, tak jak już tu było wspomniane. Ten guz, który gdzieś w okolicach Jelita Cienkiego się zagnieździł, jest tak duży, że trzeba było wyciągnąć jelito grube na zewnątrz i poddać go. On już w tym momencie na pewno jest poddany radioterapii, żeby trochę zmniejszył się ten guz i w ten czas dopiero będzie możliwa operacja tego guza. To są tysiące hrywien, nieosiągalna kwota dla takiego przeciętnego człowieka, który pracuje uczciwie, stara się utrzymać swoją rodzinę, swoje dzieci. Byłoby to dla niego nieosiągalne. Inną osobą, którą wspieramy właśnie w takiej nagłej potrzebie, to jest Raisa. Raisa ma 63 lata. Ona 8 lat temu przeszła operację i tam w szpitalu zarazili ją wirusem wątroby. I nie wiedziała o tym. Dopiero teraz okazało się, że ten wirus zrobił wielkie spustoszenie w wątrobie, w jej organizmie. A w swoim życiu przeżyła Raisa też tragedię, bo straciła swoją jedyną córkę i teraz wychowuje swoją wnuczkę jako jej zastępcza matka. I tak bardzo płakała, kiedy prosiła o tą pomoc, że jest jeszcze potrzebna właśnie dla tej swojej małej jeszcze wnuczki, a teraz już przybranej córki. No, leczenie tego wirusa wątroby, żeby przedłużyć jej życie, też jest olbrzymim kosztem dla niej. Jesteśmy wdzięczni Bogu, tak jak tutaj było wspomniane, za wsparcie waszego zboru. Wy właśnie pomogliście temu Sieriorze. Myślę, że ta kwota starczy znowu na kolejny etap jakiegoś jego leczenia. Być może po operacji już. Jesteśmy bardzo Bogu wdzięczni. To jest to, co dotyka Bożego serca. Zobaczcie, to są właściwie takie trzy główne projekty, które czynimy na Ukrainie. Już za wyjątkiem tego projektu sanatorium, o którym było wspomniane. A więc wsparcie stołówek, wysyłanie paczek żywnościowych, projekt medyczny. Ale tak jak apostoł Paweł mówi, że modlitwa serca mojego i pragnienie mojego serca zmierzają ku zbawieniu Izraela, tak nasze pragnienie jest takie, żeby poprzez praktyczną pomoc zmierzać do zbawienia Izraela. Te wszystkie projekty zmierzają do czegoś, co nazwaliśmy projekt synagoga. Dlaczego? Dlatego, że poprzez wieloletni kontakt z tymi ludźmi, poprzez pomoc, oni zaczęli otwierać się na Jezusa. Zaczęli pytać, jaka jest nasza motywacja? Dlaczego przyjeżdżacie? Jaki macie interes w tym, że nam pomagacie? I w ten czas możemy im szczerze odpowiedzieć, że nasze serca zmienił ich Mesjasz. Nasze serca zmienił Mesjasz Izraela, który przyszedł przecież do nich, do zagubionych owiec z domu Izraela. I wielu z nich otwiera swoje serce, swoje życie na Pana Jezusa. Tu same początki, kilka lat temu, właśnie ci ludzie, którzy otrzymują pomoc, zaczęli przychodzić, ale już nie po to, żeby coś dostać, już nie wyciągali ręki, ale przyszli po to, żeby poznać Boga, żeby bliżej przyjść do Jego Słowa. I rozpoczynaliśmy
od takich skromnych poczęstunków właśnie w wieczór szabatowy, kiedy mogli napić się herbaty, mogli jakieś ciastko zjeść, ale przy tym rozważane było Boże Słowo, przy tym opowiadaliśmy, czy nasi drodzy przyjaciele, którzy już znają Jezusa, przekazywali im dobrą nowinę. Wielu z nich poznało Pana Jezusa, wielu z nich przychodzi i przysłuchuje się, przygląda się i jest na takim etapie poznawania Boga. I to jest zdjęcie, które zrobiliśmy w listopadzie, teraz już w innym pomieszczeniu, bo jest ich dosyć dużo, dosyć sporo i mogliśmy tam też wystąpić, mogliśmy przekazać im Słowo Boże, mogliśmy ich pozdrowić. Wielu z nich szczerze oddało swoje serca Panu Jezusowi. To jest nasza największa radość, to jest nasza największa zapłata za tą służbę, za ten trud, który ponosimy tam. Ale też powiem, że każdy z was, wy, którzy wspieracie to dzieło, macie udział w tym, że wiele z tych osób zna Jezusa. To jest wasz konkretny udział w przekazywaniu Ewangelii dla narodu izraelskiego. Wy naprawdę dotykacie Bożego serca podwójnie, dlatego że raz, że błogosławicie naród izraelski, a dwa, że kiedy oni się nawracają, to w niebie jest wielka radość. Z waszego też powodu, dlatego że przyczyniacie się do tego w taki praktyczny sposób. I tutaj chciałbym też skupić się, parę słów powiedzieć o ludziach, którym usługujemy. Dlatego, że dla nas, my nie rozpatrujemy tego w masówce takiej, że pomagamy 100 osobom, 50, 80, etc. Ale dla nas liczy się, tak jak dla Pana Jezusa, liczył się każdy pojedynczy człowiek. I parę słów, teraz też w listopadzie byliśmy, to wam też uzmysłowi, ile lat te osoby mają. Lidia ma 88 lat. Przeżyła Holokaust, przeżyła tragedię w swoim życiu. Jest samotną osobą. Przychodzimy do niej, odwiedzamy ją. To jest osoba pełna życia, pełna energii, ale też doświadczyła Bożego cudu, bo ona prawie 2 lata temu złamała szyjkę stawu biodrowego. I przeważnie to jest początek końca dla takich starszych osób. Ale dzięki modlitwom, dzięki temu, że wiele osób się modliło, że prosiliśmy o to w listach modlitewnych, Lidia stała na swoje nogi, co prawda już używa takiego balkoniku do chodzenia, który przywieźliśmy i podarowaliśmy jej w prezencie. I teraz ona tak z humorem mówi, że no bez takiej polskiej taksówki to ona już teraz się nigdzie nie potrafi poruszać. Jest to rzeczywiście Boży cud. Modlimy się o Lidię. Ona zna Boga. Ona mówi, ja rano wstaję, ja Bogu dziękuję, że wstałam, że przedłuża mi życie. Jednakże modlimy się, żeby Duch Boży przemawiał do niej. Ona jest osobą samotną, więc rzadko ją też ktoś odwiedza. Modlimy się teraz bardzo, żeby Pan Bóg posyłał tam swoje dzieci w tych poszczególnych miejscowościach, które byłyby w stanie poświęcić swój czas i kontynuować tą pracę właśnie. Kolejną osobą to jest Natasza w Gniwaniu. Ona w tym momencie jest sparaliżowana. To było zdjęcie zrobione troszkę wcześniej, ale to jest właśnie osoba, która bardzo wiele tragedii w swoim życiu doświadczyła. Natasza ma 69 lat, ale w swoim życiu doświadczyła i odrzucenia, i prześladowania. Jest osobą samotną w tym momencie. Czyta Boże Słowo, przybliża się do Pana, ale jest na etapie przyjęcia Zbawiciela. Modlimy się też o nią, błogosławimy ją. Tutaj szczególne zdjęcie, bo to jest mama i córka. To jest Lena, a to jest Raisa. Nie uwierzycie, ale wielka tragedia, czy wielka trauma spotkała te dwie osoby. One w jednym czasie zachorowały na raka piersi. W jednakowym czasie i matka, i córka odkryto u nich nowotwora. I modliliśmy się też, przekazywaliśmy te prośby modlitewne dalej. One są już po chemii, są po leczeniu. I właśnie ten projekt sanatorium, o którym tutaj właśnie brat Mirek wspomniał, jest dla takich ludzi jak te kobiety dwie. One po tej chemii, po tym wyniszczeniu organizmu mogły pojechać na te 10 dni do sanatorium, mogły odpocząć, mogły inni im służyli. Oni mogli po prostu tylko odpoczywać i mogli też doświadczyć miłości od osób, które się nimi zajmowały. Było to dla nich wielką pomocą i fizyczną, i duchową. Tutaj kolejne dwie osoby. Tutaj po lewej stronie ta leżąca pani ma na imię Adelaida i ma 83 lata.
To jest też dla nas dowód wielkiego Bożego cudu, bo we wrześniu, kiedy byliśmy na Ukrainie, to ona leżała w hospicjum. Ona jest osobą samotną, mąż jej zmarł, jest wdową, córka jej mieszka w winnicy, ale nie była w stanie już się mamą zajmować. Ma wielki problem z chodzeniem, ze wstawaniem, ze stawami. Zrobiło się tak wiele odleżyn, przestały pracować nerki. I Adelaida była już w hospicjum. Myśmy się modlili we wrześniu o nią i zaledwie minął miesiąc, kiedy Pan cudownie ją podniósł, kiedy nerki zaczęły pracować, kiedy odleżyny zaczęły się zagajać i w hospicjum personel stwierdził, że już nie ma potrzeby jej tam dłużej trzymać. Chociaż wszyscy naokoło już tak machnęli ręką, że ona już tak powoli będzie umierać. I jesteśmy wdzięczni Bogu, że przywrócił ją z powrotem do życia, że może czytać Słowo Boże, że może też przychodzić do Pana. Modlimy się o nią, o jej córkę i wierzymy, że Duch Boży będzie robił swoje działanie w niej. Tutaj ta kolejna pani, jeszcze cofnę, ta kolejna pani o imieniu Meris, ona mieszka w domu starców. Ona ma 88 lat też, przeżyła wielką tragedię, przeżyła Holokaust w swoim życiu, ona wie, co to jest wojna. A jej ostatnie 2 lata to był jeden wielki koszmar, bo ona uciekła z Ługańska. W Ługańsku mieszkała całe swoje powojenne życie, wychowywała swoje dzieci, pracowała jako pielęgniarka. I 2 lata temu, kiedy rozpoczęły się tam walki, akurat w rejonie, gdzie mieszkała, doszło do takich potężnych wstrząsów wojennych, walk, że musiała uciekać tylko w ubraniu, które na sobie miała. Kilka rzeczy wzięła z domu, żeby ocalić życie. I nie wiedziała, gdzie ma iść. Cały świat się pod nią zawalił. Nikogo już tam nie ma w Ługańsku. I kiedy dotarła do winnicy, to tak chyba Pan Bóg ją natchnął, żeby pójść do domu starców i zapytać się, czy przypadkiem tam nie mają miejsca, że ona by tam sędzią została. Rzeczywiście się tak zdarzyło, że się znalazło miejsce. Ma taki malutki, zimny pokoik, szafa jedna i ten pokoik dzieli jeszcze ze współlokatorką. 75% swojej emerytury oddaje, tej skromnej emerytury, bo wiecie, tam emerytura tych ludzi to średnio nawet nie przekracza $50 miesięcznie. To są żadne pieniądze. Przy tych cenach, przy podwyżkach, jakie są, to jest nic. Ale jest wdzięczna Bogu i jesteśmy wdzięczni, że też właśnie wierzący Żydzi w Mesjasza mogą przychodzić do niej, mogą ją odwiedzać, mogą czytać razem Słowo Boże i ona też wydaje wielkie świadectwo tego, że ktoś się o nią zatroszczył. Tutaj kolejne osoby odwiedzone, Raisa, odwiedzona w Żmirince, ma 90 lat i czytała nam Biblię, 53 rozdział Izajasza, bez okularów. To było dla nas wielkim zaskoczeniem. Ona powiedziała nam, że kiedyś w samotności swojej przyjęła Mesjasza do swojego serca. Nikt jej nie mówił, nikt ją nie odwiedzał, a ona już wtedy Duch Boży do niej przemówił i teraz deklaruje, że jest osobą wierzącą w Jezusa. Czytała nam, jak widzicie tutaj na zdjęciu, ten rozdział i z wielkim wzruszeniem myśmy mogli z radością się modlić razem, błogosławić ją. A tutaj kolejne zdjęcie było zrobione też w Żmirince, to 76-letnia Sofia. Wielkie też przeżycia w swoim życiu miała, wielką tragedię, ponieważ już w jej dzieciństwie zmarła mama, zmarł ojciec, wychowywała ją babcia, a w wieku 15 lat została zupełnie sama, bo babcia też zmarła. I tak ją Pan Bóg prowadził w życiu, że ukończyła studia medyczne, pracowała jako pielęgniarka, a później ukończyła drugie studia pedagogiczne i pracowała z dziećmi. I miała wspaniałe życie, później przeżyła 50 lat ze swoim mężem, ale mąż w zeszłym roku zmarł. I też stało się nieszczęście w jej życiu, bo ze względu na gangrenę została jej amputowana noga. Ma syna, synową, którzy mieszkają w Żmirince, są wykładowcami na uniwersytecie. Ale tak jak nam powiedziała, że jak i dzieciństwo, tak i starość są dla niej bardzo ciężkie. I kiedy tak opowiadała nam ze smutkiem o swoim życiu, myśmy też wręczyli jej Biblię i czytaliśmy wspólnie 53 rozdział Księgi Izajasza. I Sofia ze łzami w oczach powiedziała, że ten Mesjasz, który tak bardzo cierpiał, on musi mnie rozumieć.
On musi być moim Zbawicielem. Myśmy wspólnie się modlili razem z nią o przyjęcie Mesjasza do jej serca. To są takie krótkie obrazki z ostatniej wizyty właśnie na Ukrainie, które przynoszą nam wiele radości i dają nam takiej energii do tego, że warto jest to robić. Warto jest błogosławić naród Boży, tak jak to Pan Jezus powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, to właśnie mnie uczyniliście. Podoba mi się pewien wiersz, który został napisany przez poetę księdza, który powiedział, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. I powiem wam, że czas to jest najgorszy wróg dla tych ludzi. To jest też nasz wróg, ale to jest też ich wróg. Dlatego, że dla nich ten czas płynie o wiele razy szybciej niż dla nas. Dlatego, że im tego życia już długo nie zostało. Mają po 60, po 80, po 90 lat. Dlatego my bardzo się spieszymy, żeby okazać im miłość, żeby okazać im miłosierdzie. Spieszymy się ich kochać, spieszymy się ich błogosławić, modlić, aby jeszcze wielu z nich, zanim odejdzie do wieczności, zdobyć dla Bożego Królestwa. To jest nasze pragnienie, to jest cel, to jest nasza motywacja. I tutaj, jeżeli chcielibyście jakichś dodatkowych informacji, to służymy wam, póki jesteśmy z wami, ale możecie później w swoich domach wejść na stronę internetową szalomoświęcim.pl i tam są listy modlitewne, tam są różne ciekawe artykuły czy jakieś filmiki. Mam nadzieję, że to będzie interesujące też dla was, po prostu coś więcej się dowiedzieć. Jeszcze raz z tego miejsca gorąco wam dziękujemy i błogosławimy wasz zbór i życzymy Bożego błogosławieństwa. Rozwijajcie się i bądźcie błogosławieństwem dla innych przez imię Jezus.